Czołem ludziska, z tej strony właściciel dużych klejnotów Stasznik. O, i jeszcze większych. Korlej, dlaczego takie nazwy? Coś tutaj poszło nie tak. No, chciałem cię zaskoczyć, bo słuchajcie, bawimy się swoimi klejnotami. Tak jest dzisiaj, bawimy się dzisiaj swoimi klejnotami. Odkryliśmy, że można podnieść już na wyższy poziom klejnoty i już jest, tak, 40 poziom, czyli pewnie kolejny dopiero 60 poziom, jak znam życie. I już jest to bardziej efektywne, tak? Mi się udało zrobić dwie czaszki i dwa rubiny, już nie są żadne nadkruszone czy zniszczone, zaraz będziemy wkładać, ale dzisiaj chcę jeszcze pokazać inną rzecz. Mianowicie chcę dzisiaj pokazać wyciąganie... Aha, klejnotów. Nie. Chcę pokazać wyciąganie... wyciąganie... aspektów z legend. A. Takie rzeczy. Bo mam tutaj swoją legendę. Tutaj, która ma bardzo fajny aspekt i zobaczcie 46% na 50, czyli potężne, w sensie prawie maksymalny aspekt. Tylko że mój sztylet zadaje prawie 250, powiedzmy, obrażeń, a już mam sztylety, które sypią 320, więc jest różnica. Więc to już jest ten czas, kiedy trzeba ten sztylet po prostu zamienić. Więc chcę od niego wyciągnąć, tutaj wybieramy sobie przedmiot, czekajcie, to jest wydobądź aspekt, tak? Klikam sobie tu. Kosztuje mnie to 18 tysięcy, ale wyciągnę sobie aspekt. Fajnie byłoby teraz łączyć aspekt z książki plus aspekt z wyciągnięcia, zniszczenia legendy. No i wydobądź aspekt. Tak, chyba wszystko dobrze. Cyk. Zniszczę oryginalny przedmiot. Oh well. No cóż, ale jest wyciągnięty aspekcik. Dobra, i teraz chcielibyśmy go... Czeladnik! Mam wyzwanie, ale jest! Wyzwanie zakończone i nazwa Kryształowy Dar. Tytuły gracza. W porządku, Garek. Podróżniku. Dobrze, więc przedmiot. I teraz chcę wziąć sobie ten oto sztylet i chcę mu dać z ekwipunku aspekt. I proszę bardzo, jest. Ale można by też z księgi. Może coś dorzucę z księgi takiego ogólnego, może. Na przykład... A szybkie, ale to już było. Pokaż tylko moją klasę. Dobra, zobaczmy, czy mamy... Aha! Mogę tylko dodać aspekt otaczających ostrzy. O, niestety, nic więcej nie dodam. Szkoda. Przydałoby się połazić po lochach, żeby zdobyć lepsze aspekty z kodeksów, żeby to połączyć fajnie, a tu dupa. Oj, tam aspekty z kodeksów, to tak. Przydałoby się w głównej fabule powalczyć z kimś wielkim. No, masz nie dosyć, co? Masz nie dosyć. No, Lilith dogonić. Już mam 95 zasnutych kryształów. Tyle się do nas zbierało z zniszczenia zaplutych. Tego. Zaplutych, więc dorzucamy sobie ten aspekt. Nie może tego cofnąć. I know, jest dobrze. No i mamy. I proszę bardzo, teraz już jest legendzik. O! Kłusownicza Jambia. Ładnie wygląda. Jambolaya trochę tak brzmi, no. O. Ale co teraz? To dostało jakiś dodatkowy aspekt dodał. Miał trzy. A nie, dobra. Okej. Ogólnie mają rzadkie, mają trzy aspekty. A jak zdobędzie się legendę, to mają cztery aspekty plus jeden. Więc tutaj jeden aspekt mniej, ale no przynajmniej coś jest. No niestety nie mam w broni możliwości wsadzenia sobie czaszki, więc na razie czaszki muszę wsadzić sobie w biżuterię, żeby dały mi więcej. Dały mi więcej pancerza. Więc akurat mam dwie biżuterie. Cyk, czaszka. I cyk, czaszka. Proszę bardzo, na razie w biżuterię. Mam jeszcze rubin, który daje mi więcej maksymalnego zdrowia, jak wrzucę w pancerz, więc... No właśnie. Ale też obie rzeczy... Ja poczekam jeszcze, bo dzisiaj, słuchajcie, 485 jaboli. O, coś do remiksu, którego nie robię. Wydałeś obole? Wydałem właśnie jabole i pierwszy strzał był legendą. O kurcze. No, czemu ty wydajesz tak, jabole nie... Czemu wydajesz jabole nie na swoim odcinku? Nie pokazujesz w ogóle co leci, nie ma tych emocji. No bo jak wyda... No to masz emocje właśnie werbalne. Nikt tego nie widział. Może oszukałeś. Kłamstwo. Że wydałem więcej niż raz, tak? No. No to możesz powiedzieć wszystko, bo nie ma dowodu rzeczowego, kurcze. Ło, wypadły mi trzy hełmy, nie? I to od razu słychać, no, to nie jest takie proste, no, to tak udawać. To jeszcze, skoro tu jesteśmy, to jeszcze pójdę do kowala, bo dzisiaj też jabole będę też rozdawał, bo mam prawie maksa, więc trzeba zobaczyć. Może znajdziemy też legendarne coś fajnego. Ale co chciałem jeszcze zrobić? Zobaczyć, co wylatuje, kiedy rozbije się legendę. Dwie legendy mam dzisiaj do rozbicia, bo mają kijowe aspekty, kompletnie mnie nie jarające. Więc zobaczmy, odblokowuję coś po nowy wygląd po rozłożeniu, zobaczmy, rozbijam legendę i wychodzi... Ale kupsko! Tu nawet nie ma tego kamyczka żółtego. Za to. Ale hała.
Czujesz to? Mm, u mnie też, bo się ucieszę, że legenda, a to się okazuje, że i tak ma opcję. Jest, do jest czegoś, coś. Z czego nie korzystam. Jest! No. Zawiły symbol! Materiał pozyskiwany z legendarnej biżuterii służący do jej ulepszenia, widzisz? Jednak wylatują czasami jakieś materiały rzemieślnicze, które są legendarne. Dobrze. Dobrze. Okej, okay, no to resztę możemy teraz już porozbijać, czyli u kowala można znowu rzadkie, cyk. I w sklepie możemy sprzedać cyk. I zostały tylko kolejne do wsadzenia. Idę do ciebie, żeby jabolę rozdać i zobaczymy, co wyleci z jaboli. A jesteśmy, dlaczego w Kiewosadzie się zastanawiacie może, a nie w tamtym mieście? A, to byłby spoiler, gdybym powiedział, dlaczego tu jesteśmy, więc zobaczymy za chwilę. Dlaczego tutaj przybyliśmy? Teraz to jestem sam ciekaw, dlaczego tu jesteśmy. No czyś ci mówię. A, dlaczego? już wiem, dobra, już wiem, no. tak. Właśnie. Dobra, czyli co, na co polujemy? Może bym polował na przykład na, na co? Czego nie mam legendarnego? Co mam najsłabsze, może zobaczę? Chociaż, czy ja wiem, co mam najsłabsze? Podchodziłem do tematu. Moc przedmiotu? No średnią moc przedmiotu najgorzej jest z rękawicami u mnie. Tylko, że one dają mi 2 punkty szybkiego natarcia, jak wylosuję coś, co jest kupą. Tu mi daje 2 rangi trującej pułapki. Tu nie mam nic takiego fajnego. Obrażenia trucizny, okej. I umiejętności od obrażeń napaści. No też spoko, ale to trzeba w końcu kiedyś wymienić. Maksymalne zdrowie, regeneracja, inteligencja. Okej, hełm. Stawiam na hełm, zobaczymy, gdzie są hełmy. Halo. No mi walnęło hełm, no. Czapka to jest. No właśnie, tak nie widzę hełmu, ale jest czapka, okej. Dobra, i zobaczmy. Cyk, rzadki, cyk, średni, cyk, kijowy, cyk, kijowy, cyk, rzadki, cyk, rzadki, cyk, legendarny. Dobra, jest, ale za siódmym razie, za siódmym razem. A już miałem brać. Co? No ten miałem brać, że w sensie, że to jak jednoręki bandyta, że tobie to topiło się wszystko, więc biorę ja. Ale powiem Może ci tak. Tak miesza. Powiem no. ci tak, mam nasycenie trucizną plus 2 rangi, spoko, znowu, ale co jeśli chodzi o aspekt legendarny, automatycznie upuszczasz granat dymny podczas działania pędu. Czas odnowienia pędu zostaje skrócony, ale maksymalnie rozwinięty prawie aspekt. Założę, ale to nie jest to, co bym chciał. Może rzadki jest lepszy niż legendarny. Może tu w tych rzadkich coś wyleciało ciekawego. Nic, ale no, kup sztal. Właśnie. Mi też wyskoczyła żelazna dziewica, z której nie korzystam. Mm. Aby było tak pięknie, no. Wszystko, co żem wymienił te obole, to wszystko na sprzedaż leci. Trzymam legendę tylko dlatego, że jest legendą i daje mi 2 punkty nasycenia trucizną. To w sumie pod to. Odporność na ogień. No w sumie to tak naprawdę to porzuciłem dużo rzeczy związanych z życiem tylko po to, żeby mieć rangi nałożenie na nasycenie trucizną większe. Widzisz? I odporność na wszystko ogień. Dlatego toksika, no to... Ta. No nie jestem zadowolony, ale 6 do wszystkich współczynników, więc powiedzmy, że to też jest jakoś tam elo. Tylko szkoda, że aspekt niestety nie jest pode mnie. Ale wiesz, plus Smutek. Jest taki, że hełm akurat mocno ci dorzuca tam tych punktów o pancerza. Obronę, czy jakoś pancerza, no, więc tu jest warto no, mieć tak. legendę z tego powodu. No, to... Wrzucę oczywiście w tego jeszcze mój najlepszy rubin i to okazuje się, a wiesz co, to ładnie wygląda, ukryj transmog, o kurcze, ale teraz wyglądam jak taki prawdziwy reptilianin, a zobaczysz jaką mam teraz japę, się przestraszysz, jestem obok ciebie. Mhm. Zbliż sobie, zobacz ten ryj. Faktycznie, kurde, taki demon. Jesteś. No. A ja teraz patrzę na mój hełm i tak się zastanawiam, bo moc na hełmie, jaką mam, to jest, że przy otrzymaniu trafienia, gdy nie jesteś w pełni sił, zyskujesz na 4,5 sekundy magiczną barierę. To brzmi tak samo jak to, co tam tak. dostaliśmy kiedyś za misję. Tak. To co, to te rzeczy Dwa się razy? Nałożą na siebie? No właśnie. No jak to Ale będzie? Mam na szaro tu przy hełmie, czyli co to znaczy, że jednak nie będzie działało? Jak masz na szaro, to znaczy, że nie działa. To jest jakiś moc aspektu? No to też, no tak, ale gwiazdka? To jest to, co
Tak. To jest to, co też dostaliśmy tam z misji, czyli, czyli nie będzie podwójnej mocy. Znaczy, też w ogóle ten hełm do dziada to... Do dziada, no bo aspekty, jeżeli są takie same, to się nakład... Znaczy nie sumują się, tak? One po prostu się wyłączają. No, ale to tak, bo teraz próbuję dojść do tego. Czyli co? No. Czyli ten, co mamy z misji, to już nam towarzyszy przez całą grę. To już tego nie idzie jakby zdjąć, tak? No możesz A zawsze. Nie, dobra, bo my to mieliśmy z innego tego. Dobra, ja myślę, że my mamy to przypisane do postaci, a to z tego amuletu. No z amuletu, tak, to jest to przedmiotu przypisane przecież. No to ma teraz sens, że to tak się nie tam, dobra. Już, tak? Ogarnąłeś kuwetę? Dobra, no. Myślałem, że my mamy to do postaci jakoś przypisane, nie. Taka pasywna zdolność. Nie, do przedmiotu, do amuletu. Ej, to ale ten hełm taki niekorzystny bardzo, no. Niekorzystny ale tak zostanie, hełm. Bo ma te pancerza dużo, no to tyle. Dobra, prowadź. Kusi mnie, dziś. Żeby ten punkt pierwszy naszej, kiedy ten pierwszy teleport odkryć, który jest tu nieodkryty, ale mimo wszystko polecimy do Karigaru, bo zobaczcie, tu jest akurat quest główny i dzisiaj zaskoczę wszystkich i siebie również, lecimy z żółtym dzisiaj. Albo jest tak ciekawe, że aż ciężko by było tam nie lecieć. Nie wiem, czy ciekawy, ale właśnie dlaczego, teraz pokażę, dlaczego poszliśmy do Kyowosadu. Widzicie to? Są tylko trzy ikonki. Coś się zmieniło w Kyowosadzie i w Karigarze. Kawigarze, tak? I tutaj mamy dojście do tej zamkniętej wtedy strefy, do tego dolnego miasta. I teraz zobaczymy, co z tym dolnym miastem jest, bo wszyscy pouciekali z tej wioski. Może tutaj też się coś wydarzyło, tak mrok tutaj jest. O, jakiś człowiek. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, no. Ale u tego uważacza eliksirów doszła opcja wytwórz kadzidło. O! Nie zwróciłem ale uwagi nie mogę na kadzidło. Wytworzyć. Kałdzidło? Kałdzidło jest, no. Kałdzida. Chodź, bo tutaj może być jakaś misja. Czekaj, tylko sobie zrobię flaszki na dzisiejsze spotkanie. W ogóle piłeś już? Nie piłeś. Jeszcze nie piłem, bo przecież nic tu się jeszcze nie dzieje, więc co będę pił? Dobra, ja wypiję, bo zapomnę. To chodź, bo wiesz, co tu nas prowadzi. Idę już. Łysy nas tu prowadzi. No i widocznie prowadzi nas, no tak, prowadzi nas do tego... Może tutaj nas będzie prowadził, już chyba wiem, gdzie będziemy szli. No. A mamy się z tym kryształowym synem spotkać, tak. Nie? Co zobaczyć, tak czy znaczy mi się wydaje, że to jest tak budowane, że o, będzie żył, jest nadzieja, a na koniec, nie ma nadziei. On jest jednak jestem, już trupem. Jestem, możesz gadać. Gadam. Donan. Są tutaj. Jorin zdoła się oprzeć. Jest silny. Mocno wierzę w tego Jorina. Może stamtąd wyjdziemy. Może to jest wyjście stamtąd. Interaktuj. Interaktuję. Jorin! A tak na ciebie czekał. Gdzie? Gdzie on jest? Pokaż się. Chciałeś, Karle, boss fight? Zobacz, co tu będzie. Synku. Co chcesz, Astarocie? Mam to, po co przybyłam. Ale ruch ust pod angielski voice acting, bo widziałem. What I was looking for pewnie. Czy będziemy z nim walczyć? Chyba tak! Dupa Tarota versus dwie lamy! Czy jesteś gotowy? Jest pełno kościotrupów. Wow, oni tu padają zanim do nas przybi... O kurczę, on pali! No, już pułapeczka. Zobacz, mogłeś, widzisz? Mogłeś dojść tutaj na swoim odcinku i byłby boss fight. Znowu! Widzisz? Znowu żeś pominął ten boss fight w ostatniej sekundzie. Ty mnie namawiałeś do tego, żeby już kończyć, więc nie, wiesz. No jak? Mówiłem, chać, jeszcze tu, jeszcze tam, tak długo żeś leciał, misja po misji. Że, o, serio? Chcesz jeszcze na tę misję lecieć? Serio, jeszcze na to? No to była taka, wiesz... Taka zachęta. Taka zachęta to była, no. Chyba, że. To nie wyczułem jej tak do końca. Widzisz?
No kurczę, ale... Oj, skaczę. Ale mało ci... mam ciał do wykorzystania, no. Właśnie, ja ci powiem, że ja nie używałem flaszek od bardzo dawna. Coś się zmieniło w tym świecie, albo moja postać już jest tak potężna, że ja nie musiałem używać w ogóle flaszek. Teraz też nie używasz? Teraz też jeszcze nie użyłem. Teraz też jeszcze nie miałem okazji, ale jakbym się nie pilnował, to wydaje mi się, idzie? Że... Nie wiem, idziemy za nim? No chyba musimy, słuchaj. Strzałeczki i będziesz zmieniał pozycję chyba przy tych strzałeczkach. Jedyny problem, że mało ciał mam. Mogliby ci ludzie, co tutaj padają, to poumierać sobie. Mogliby. Pułapka. W sensie, że mam rzucać, czy że ty nie, dajesz? Nie, no ja rzucam. No ja pułapka, ty nie rzucasz pułapek. Ojojoj. Nie, no mam te przyciąganie, to są też pułapki. W sumie jak ja mu zadaję obrażenia, to się leczę, więc teoretycznie... O, dobra, pierwszą flaszkę użyję, niech będzie. To masz tak, ja mam za zabitego tylko leczonko. Moja za krytyki i od tylca chyba też wbijają mi. Ja tu mam dużo leczenia pomocniczego. Oj. Ale idealnie we mnie nie trafił tym, no. Dobra, cyk, trój się, skubańcu. Do boju. O, dobra, jest zestanowany. Tak. Cyk. Ten Astaroth to dupa Tarot będzie. To nie ma szans z nami tu. O, dobra, stoimy. Zamroczenie. No to będę go od tylca jechać tymi ostrzami. Chyba ucieka, tak. Skończyła mi się energia. Z ciekawości, korzystając, że ucieka, łyknąłeś flaszkę? Nie. No widzisz, już łykam. Widzisz? Ale niby to wiesz. 5% doświadczenia za takiego byka minęło. Myślisz? No kurczę, 5% jest za to, no to wiesz. 5%. O. Cyk. Wszystko płonie. Wow. Ale muszę powiedzieć, że Astaroth jest easy. No taki... Powiedziałbym, że... ten świat... Całkiem spory jest tutaj do walki, nie? Dobra, ale muszę też... Wow, dobra, włączyło się na szczęście. No. A, wypijemy ze flaszkę. Kurczę, co jest Astaroth? Wyglądałeś na takiego legendarnego bossa. Zrobił na mnie wrażenie, jak on wyglądał. No. A tak naprawdę powiem ci, że on tak... A myślisz, co się stanie z Donanem? Umrze? Czy będzie żył w cierpieniu, że stracił syna? Umrze. Nie będzie w stanie tego przeżyć. Chyba, że będzie... Mógłby z nami walczyć. Silny. Chyba, że będzie super silny. Wiesz co, Astaroth prawie padł już. Ale musiałem flaszkę użyć znowu. No Astaroth, to już jest twój koniec. Kończymy zabawę. Tak jest. Tak. Umiejętność nie jest gotowa. Tylko wiesz co, poczekaj, może pokonaliśmy dopiero psa. No. Nie, aż tak chyba źle. Ale wybuch i prawie zginąłem od tego wybuchu. Dobrze, że mam sporo życia. Ktoś przyszedł. Pogadać. No i co, Donan? A tu leży faktycznie Astaroth tutaj? To raczej psa widzę, nie widzę Astarotha. A gdzie on leży? A leży tu, zobacz, jest, faktycznie. No. Tu jest jego trup. Stałkiem. Jorin. Wybacz mi, synu. Tak mi przykro. Donanie, zostawię cię samego. Legendarny miecz. I to jednoręczny na szczęście. A czemu jest gorszy od tego, co ja mam? Co? Ale najlepsze jest to, że ja mam strik pierścieni. Trzeci legendarny pierścień. Znowu legendarny pierścień dostałem. I przebijający strzał, czyli z aspektu, którego nie korzystam znowu. Bieda! A ja dostałem legendarny mieczek, który jest gorszy niż ten mój, moja rzadka kosa. Jeszcze lepiej. No, ja mam też miecz, ten pierścień też jest gorszy, nawet bym chciał podmienić
na statystyki, na zwykłe aspekty, a nie na aspekt legendarny, jest gorsze. Jest gorsze. No, trochę bieda, inne ma rzeczy, bieda. Ale niestety. Legenda do śmieci. Legenda do śmieci. Nic, będzie do przetopienia. To co teraz? Pod bramę. Kurczę, ale przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jest... Jest no, Medium Blast. Twoje nowe ulubione słowo, tak? Tak. Znaczy nowe? Z jakiejś gry pochodzi? No, znaczy Medium Blast to znam od dawna, słyszałem, ale tak... Od Danganronpy. Ostatnio... Od Danganronpy. Ostatnio tak nadużywane u ciebie, nie? Co się dzieje, to Medium Blast słyszę. Znaczy jak coś się dzieje i coś... Znaczy to polega na tym, że jak coś przewidzisz, nie wiedząc, co się może wydarzyć. Przewidzisz przyszłość, jesteś Medium, no to jest Medium Blast. Prosto, taki rozumiesz. Small medium blast, bo mówiłeś, że Donan zginie, a jednak żyje. Nie Donan, tylko syn zginie. No tak, ale jak pytałem o Donana, to mówię, że też zginie. A ty pytałeś o Donana? Ja myślałem, Donana, myślałem, że pytasz mnie o tego, o syna cały czas. A bo to Jorin to syn był, tak? No tak, ale chodziło mi o to, że nie przeżyje syn, no. Ale strażnik coś chce jeszcze powiedzieć. Po rozmowie ze strażnikiem przy bramie... Już po wszystkim mieszkańcy mogą teraz szukać bliskich. Ano, powinno być koniec. To już koniec. Szkoda Jorina. Był jednym z nas. Zajmiemy się nim. I jego ojcem. Lilith i Astaroth zawarli pakt. Ale to nam przyszło ponieść jego konsekwencje. Nasza obecność nie była przypadkiem. Wszystko odbyło się dokładnie tak, jak zaplanowała Lilith. Zatańczyliśmy, jak nam zagrała. Donan był... wrakiem. Pochłonęła go żałoba. Zapomniał o demonicy, o szukaniu odpowiedzi. Nikt nie wiedział, czego tak naprawdę chce Lilith i co dokładnie obiecał jej Astaroth. Mimo to musieliśmy jak najszybciej zebrać się do kupy i przestać w końcu ścigać jej widma. Gdy płonie świat... I co? I jest koniec? O, rękawiczka jakaś biła. Jak to Korle kończy wyzwanie, akt drugi? Przepraszam bardzo. No widzisz? Ja skończyłem. Widzisz? Halo? Ty nie kończysz, ty jeszcze musisz latać, pozabijać trochę. No, kurczę. Wyzwanie odblokowano. No. O! Nie, odblokowano nagrodę wyzwanie, ale nic nie było podpisane pod tym. Zwykle coś było podpisane, no właśnie, teraz to, nic. Co to za wyzwanie? No. Nie wiem. A, może wyzwanie... Nie, wyzwanie świata? Nie. No tu mamy wyzwania, na rozdarcie, tak? Starcie, napływ krwi... Bo jest akt drugi, nóż ponownie obrócony. Takie są wyzwania tutaj. Co to są te wyzwania? Rzemiosło, ukończ akt drugi. Aha, to są takie achievementy wewnętrzne, ukończone wyzwanie, czyli zdobyłeś achievement pewnie, nie? Zakładam, że to w tym stylu. Uuu, ile wysypało niebieskich! Ło, kurczę. Z czego ci wysypało? Niebieskie wykrzykniki w tym. A, w Kerigarze. Myślę, że jakaś nagroda wysypała, czy coś. Ale... Kurczę, bo my nie mieliśmy co dostać jest? Konia za zrobienie Donana? Koń za Donana? Wydaje mi się, że ja wrócę na chwilę się zapytać o tego konia w Kiowosadzie. A czy koń to podobno od czwartego aktu dopiero koń jest no dostępny? No właśnie, też tak kojarzę, ale może ktoś nie po kolei grał albo coś. To może, wiesz, gramy niekanonicznie w Diablo. Powinniśmy lecieć najpierw gdzie indziej. Wiesz, jak to jest. Wiesz, co teleporty mnie działają? To jest tak powinno być? On nie zadziałał. Klikam podróż, ładuje mi, ale nie przenosi. Co za ja kupa? Wbiłem na mapę. A może chcesz do tego miasta, w którym jesteś, do Kiowosadu, to wtedy cię nie przeniesie. Jakiego Kiowosad. Nie, no ja chcę do Kerigara, do No, no to inaczej, Kerigar. Weź gdzieś dalej niż tam, bo jeżeli jesteś w pobliżu za blisko tego jestem? Punktu, to nie przeniesie. No aha. Tak miałem ostatnio. No ja z buta przybiegłem do Kerigaru, więc no. Co to tam będę się przyjmował? Oskarek, co u ciebie? No dobra, no to w takim razie chwila jeszcze czekaj. Na... Jaka, co, kto czekaj? Bo mam tak, żeby mieć wierzchowca, to muszę zrobić misję Przysługa Donana. Czyli to chyba jeszcze coś tam się Przysługa musi pojawić. Przysługa Donana to może inny quest. Przysługa Donana, no. No, to będzie jako taki quest z takim, wiesz, znacznikiem na te przysługi. Ten, możliwe, ten specjalny. No. To przenoszę się do ciebie. Szukaj Donana i jego przysług. Szukam. Na razie sobie tutaj ogarniemy... A, rozwalę też legendę. Kolejną, cyk. Podła obręcz była kiepska. O, a i dostałem coś fajnego za rozłożenie legendy, czy nie? A słuchałeś, co mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania? No, podła obręcz, no, słyszałem teraz. No, że zdobywasz taki sobie tutaj unikalny przedmiot do rozwijania legendarnych broni. Ach, biżuterii, więc jak najbardziej wypada.
Ja prawdopodobnie wtedy, jak to mówiłeś, to ja sobie tutaj postać budowałem. Po prostu nie słuchałeś standardowo. Kurczę, to jeszcze tyle rzeczy jest w tym Skull's Gunie, zobacz, do odkrycia. A my powinniśmy pójść już do narastającej ciemności z Loratem pogadać. To nas prowadzi fabuła. A to Loracik, nasz stary kumpel. Loracik. Kurczę, ale no. Najlepsze jest to, że co? Że dostaniemy kunię, jak już wszystko zwiedzimy i tak naprawdę to można się między teleportami przenosić? No tak, no, to wygląda, nam go chcą dać. Wygląda to trochę jakby dawali, jak już trochę ten świat poznasz, już ci się nie chce po nim biegać, no. Więc teraz sobie możesz używać konia. Ale ja pogadam sobie z Kianem. Kian, o, to lubi małe żabki. Początkujący kupiec, co sprzedajesz? Mam czerstwy chleb. Znalazłem też fajne kamienie. Chleb nie jest zły, jeśli się go podpiecze. Najlepiej sprzedawały się takie kły szarżowników. Jak wyryjesz na nich odpowiedni wzór, to przynoszą szczęście. Tata mi powiedział. Ale nie mam już kłów. Ani pieniędzy. Ale jak przyniesiesz kły, to dam ci ten procent od sprzedaży. Kły! Szarżownika mam zdobyć. O, to nawet jest w okolicy, widzę. Do zrobienia. Co to od sprzedaży będzie? Ciekawe, ile młody na tym zarobi. Nie wiem. A zbierzemy sobie wszystkie znaczniki, wykrzykniki. Bo może się okazać, że któreś będą się nakładać, bo to tak też sugerowaliście w komentarzach, że chyba tak jest najsensowniej. Bo a nuż w tym samym miejscu będzie można zaliczyć dwa questy. I pobiegniemy mimo wszystko w kierunku żółtego. Znacznika, no. To mnie dzisiaj pozytywnie zaskoczyłeś, no. Albert. Cześć, Albert. Wasilija. Córa dębu, czy wszystko w porządku? Oczywiście, że nie. Spójrz tylko na jej korę. Tylko mój śpiew trzyma ją przy życiu. Potrzebuję fragmentu swej matki, wielkiego dębu w Turdulra. Trzeba jednak zapuścić się aż do podkorzenia, tam gdzie starożytni sadzili drzewa. Sam udałbym się w mrok, ale nie mogę jej zostawić. Błagam, pomożesz mi je uratować? Powiem ci, podoba mi się... O, odkryto twierdzę Turdulra. A, to jest twierdza do zdobycia. Ale jak daleko. O kurka. Chociaż może jak po drodze można by było traktować. No. Czekaj, a patrz, oj, podstawowa umiejętność głównej o 5% zwiększona. Jak to jest? Atakowanie wrogów? O! Ale nie, bo podstawowej to ja nie rozwijam. Nie, bo tam wskoczyła jaskinia z aspektem. A, aspekt, okej. Okay. A to znowu na dekromanty, bo nie patrzyłem? Nie, dla wszystkich. Dla wszystkich. Ale rozwija tylko te podstawowe zdolności, a ja w sumie nic nie pakuję w nie. Rasowi gracze w Diablo powiedzieliby, że książkowe aspekty to jest kupa i w ogóle nie warto czasu na to spędzać przecież. Zobaczmy jeszcze Brysa, a chciałem powiedzieć, że trzeba znaleźć fragment Borysa. Matki. To mnie w sumie zaciekawiło, że trzeba fragment matki oddać, znaleźć. Dobra, krew bandytów, mogę pomóc w odbudowie? Pomocy nigdy za dużo. Ale szkoda marnować twoje zdolności na zbijanie desek czy coś. Widzisz, chciałem odwiedzić siostrę i jej noworodka w Brystagu, ale gościńce są zbyt niebezpieczne. Za każdym zakrętem czają się zasrani rozbójnicy. Na pewno wielu miejscowych poczułoby się lepiej, gdyby ktoś taki jak ty pokazał tym gnojom, gdzie ich miejsce. Pokażemy gnojom, gdzie ich miejsce? Gdzie raki zimują. I co, gdzie jest te... A, zobacz, i to ładnie się... Widzisz, czyli skąbiły się. Zobacz, się dwa, że tu się dwa questy w jednym terenie. Początkujący kupiec i krew bandytów, tak? Tak, i to nawet jest, ale powiedzmy... Ale 50 bandytów. No easy, 50 bandytów, to raz cię napadnie grupa 10 i masz jedną piątą. Nawet po drodze do twierdzy, bym powiedział. Gdzieś tam. Dobra, no to mamy co, pozbierane. Chcesz lecieć robić przy okazji i tak lecimy. Do twierdzy i później to teleportem oddać im? Twierdzę, że tak. Twierdzę, a, że bo ty tak. Do twierdzy, myślę, że do głównej misji. Znaczy, pójdźmy zachodnim wejściem, no, będziemy szli do głównej misji, myślę, wiesz co, ja ci zrobię jeszcze lepiej, zrobię ci tak dobrze, jak nigdy nikt ci nie zrobił jeszcze. Pójdziemy tak, że zakończymy przed żółtym znacznikiem, żebyś mógł odpalić sobie swój odcinek jutro już bezpośrednio, zaczynając od razu fabułkę, co ty na to? No, zobaczymy, czy tak to wyjdzie. To wtedy będzie Medium Blast, faktycznie. Dlaczego?
No, że to tak nieoczekiwane to jest, a faktycznie będzie. Tak. Ale to wiesz, to nie tak, to musisz przewidzieć przyszłość, nie znając przyszłości, a tak to ja sobie sam tę przyszłość tutaj ją generuję w sumie, nie? Więc no... No to... To nie to samo. No to nie to samo. Jedziemy ze Stefanami, proszę bardzo, czyhacz jakiś tutaj. A coraz więcej grudek złota się sypie, nie wiem czy zauważyłeś te przeciwniki. No ale coraz wyższe ceny też w sklepach, nie wiem czy zauważyłeś. No inflacja no, nie ma tak inflacja. Łatwo. Zobacz ile tych tutaj jest, tych przeciwników, zobacz ile tu ich nie biegnie. Opłacało się walczyć na początku i pomyśleli, że ja w pierwszym odcinku to latałem każdy konar, odkrywałem, no. Byle tylko pieniądz podnieść tam po 6 tak samo. Sztuk złota. Tak samo. I na co to komu? Widzisz, a eksperci od Diablo to lecą od misji do misji. Złoto to się zbiera dopiero jak skończysz grę. Tak, w ogóle nie ma sensu zbierać złota, bo nie jest ci potrzebne. No. O jest zębaty. Zobaczcie, coś tam. Zobacz ile na mapce jest tych czerwonych znaków w ogóle. No ale to wiesz, 50 co tutaj sprowadziłeś? Jest szarżownik chyba, zębaty. Tam na którym tu, no. Cyk. Wypadło z niego kieł, jest kieł szarżownika, kurczę, tak. To trochę ich tu będzie. No, trzeba troszkę sobie połazić i poszukać ich. Bandyci to jednak szybciej. Szybka akcja. To widzisz, to więcej było ich, a szybciej ich zrobimy, tak naprawdę, no. Się okaże. Cyk, już nie ma gościa. Zakapiorka. Aż sobie wezmę, zobaczę bandytów, śledź. Dobra, bandytów już tylko 15 nam zostało. To ja śledzę kły, jeden. No. Nie idziemy tam. A jest tam nie idziemy, tu zobaczymy. Znaczy, wiesz co, też będzie fajnie, że jak zrobimy bandytów, to będzie łatwiej zobaczyć, gdzie są te w dwóch ziomki. Miejscach, no. Kły były w dwóch miejscach? Tak, tak, myślę. Bandyci byli w jednym? Nie, tak, nie, tak, to jesteś, nie, mój drogi. Kły miały chyba dwa obszary, mi się wydaje. To właśnie dobra, bandyci mają dwa obszary. Nie, no patrz, kły zostały. No. I masz początkujący kupiec, masz... A przepraszam, wszystko faktycznie. Jest na południu. No, raz, dwa. Nie, tu też jest jeden jakiś na południu. 6, 7, tak, tutaj tak, na południu. Tak, czyli jednak, czyli, dobra, masz rację, okej, okay, zgadza się. A niestety a tutaj nie jest zrobione to tak... Tłuczony aspekt umiejętności ziemi zadaje obrażenia od trafień krytycznych tylko druid. A, co ja czytam? Tylko druid. O, kurier, idealnie. O, koniec wycięcia, kurier, dzień dobry, zapraszamy. O, widzicie. Nie no, nie mogę nie tego nie odpalić. Żebyście ci, którzy grają w bingo, to proszę bardzo. Mamy to, oj, potrafi walnąć ta świnia. Ale sobie pobiegamy, poczekamy. O, samo go wykończy, widzicie, specjalnie już czekam, aż truciznę go wykończy, żeby pocieszyć się tą trucizną, że ją mamy. Więc kto robi z was bingo, zaznacza rzeczy. Kurier odhaczony, świnia też tu jest. Cyk. No i już padnie trucizny, popatrzymy sobie jak pada trucizny, prawda? Co ty dziku zrobisz? A nie, wow, przeżył to. Skubaniec. Dobra, idziemy do kolejnej świni oczywiście, tam Korle będzie miał troszeczkę tyły. O, teraz już, o, tu dwa są, o kurcze. Potrzebuję więcej czasu. Milusio, druga świnka jeszcze tu się pojawiła. Dobra, świnia, wpadasz w pułapkę. Cyk. Możemy teraz zobaczyć, jak to wszystko działa pięknie. Nasycenie. Cyk. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, świnka, padasz. No padnij, no, bardzo ładnie, okej. Okay. No i tak właśnie będziemy zaliczać świnie, jak to, jakkolwiek to brzmi. Korle będzie miał niestety trochę... Będzie musiał sobie sam ponadrabiać świnki. Ło, oręż niegodnych! O kurde! Co? A, to jest ten bonus! Jezu, jak to szybko wtedy niszczy ziomy! Ło ja, czy to widzicie, co tu się dzieje w ogóle? Yes! Ło panie, co tu się dzieje? Piękne. Jestem. Idealnie. Możesz pozbierać. Pozbierać. Przygotowałem ci wszystko. Balans to. Słuchaj, tu jest, musisz przyjść. Jezus, co tu się dzieje? Aż poziom nabiłem. Co się dzieje? Słuchaj, to tu jest kapliczka, która daje mega potężne ataki. To te strzały dodatkowe. No jest znakomita. No to szybko można potem polatać, nie? To... No już mam 9 na 10, więc możesz połapać. Z jakimiś bandytami walczę. Po drodze wejdź sobie na pola. Tam zostawiłem właśnie trochę świn dla ciebie. To, że przez to, że te kropki pousuwałeś, to ja teraz nie wiem, gdzie za nimi latać. A to... No, aha, że nie widzisz. No bo ja okay. Nie widzę na mapie rozrzuconych kości, nie? To jest... A ile masz ich? Mam 3 na 10 zebrane, ale widzę jakieś do ubicia nowych, więc to jest... Czy nie ubijałeś beze mnie? Nie no, ja już mam 9 na 10, już mam 9 na 10. A, już 10 na 10. Ja tu ubijam. Ło kurcze, ile tego tu pada, no fajne jest na no, atak. No, te strzałki, no. Tak? No właśnie.
Dobra, spoko 4, jest. 5 na 10, 6 na 10 nadrabiam powoli. Widzisz, szybko idzie. 6 na 10, 10 gdzie na ty 10. Porzuciłeś? Nie wiem, gdzie ty je pozostawiłeś. No, na farmie możesz wejść też, na takich polach, na pola. Ale poza tym wszędzie, one wszędzie mnie atakowały też. Mogę cię zaprowadzić, jak chcesz. To tu idę, coś jest na południu. A to ta gwiazdka jest? Ty, jakaś gwiazdka jest na mapie, co to znaczy? Chodź. Gdzie masz? Nie zobaczę, bo walczę aktualnie. Kurczę, jakaś gwiazdka na mapie, nie wiem co to. Muszę zobaczyć. A może to będzie ta misja z tego, do Nie! Ty! Legenda! To jest, jak legenda wypadnie, to ona na mapie jest oznaczona gwiazdką. O kurcze. A to z czego ci legenda wypadła? Nie wiem, ja nie widzę leży. Jej. Może ty ją zabiłeś? Ja jej nie widzę. Zabiłeś przeciwnika i legenda wypadła, ale wiesz co jest najgorsze? No. Zgadnij. Co chciałem powiedzieć. Gorsza legenda niż to, co miałeś. Po raz czwarty. Pierścień. Legendarny. Ze wszystkich rzeczy, które czekaj, lecą... ale to pierścionek byś mógł mi wywalić, jakby było coś fajnego. No ale to... Nie wiem, ja mam pod tylko aspekty swojej klasę, postać. Tak? Tak, nie wiem, czy to się aspekty może zmieniają pod postać, nie wiem. No, chyba nie. Kurczę. Bo to jest początkujący kupiec, krew bandytów wróć i tutaj przestań śledzić. Aha, bo to było... Trzeba było pójść do twierdzy, tak? Żeby to z tym kupcem chyba. Z tym dzieciakiem. Dobra, to zobaczmy, co nam za legenda poleciała. Czy to coś... O! Słuchaj, to jest coś dla ciebie chyba. Śmieszne. Aspekt brzmi, czytam ci. Zdobywasz 19 punktów podstawowego zasobu za każde 25% przywróconego sobie zdrowia. Co to znaczy? O kurczę, ale to skomplikuje. Nie lubię takich skomplikowanych matematycznych zadań. To... Tylko to jest rzeczywiście lepszy pierścień niż ten, który mam. A czekajcie, bo to jest odlegli wrogowie. Nie, to zostawiamy. Natomiast to drugie, to jest to. Kolczatki, okej. Okay. Zdobywasz 19 punktów podstawowego zasobu. Co to jest to punkty podstawowego zasobu? Za każde 25% przywróconego sobie zdrowia. Co to znaczy? To widzisz, to wyższa matematyka tu już wchodzi w grę. Obrażeń, tylko że aspekty są takie sobie. Bo tu mam szanse na trafienie krytyczne, tu mam energię. Tu mam obrażenie zadawane w stanie ogłuszenia. Ja ogłuszam w sumie. Dobra, założę to mimo wszystko. Mam kły. Masz kły? To dobrze, to jesteśmy już na tym samym poziomie, a mnie zastanawia, no to w takim wypadku... Pytanie do komentarzy. Co to znaczy, zdobywasz 19 punktów podstawowego zasobu za każde zdrowie? Co to znaczy? Proszę powiedzieć. A widziałeś, tutaj była taka tabliczka, co trzeba wykonać zadanie, nie? Tu mam pokutę, nie wiem, czy wykonałeś pokutę. Nie, idę. Pokuta? No, koło mnie jest takie to, no, takie, wiesz. Zabrakło jednej literki do słowa pokuta. Pokusa? No S, dobrze, ale nie tak użyte. Świnie się szybko respawnują, widzę. Stoję jak na broń. Jakby jakieś węże mnie tu atakują. Co jest węże? Wynocha. I jeszcze świnie, które już powinny dobra, nie żyć dawno. Dobra, to już jest czysto. Czym będzie pokuta w takim razie? Nie przerabialiśmy Przepraszam? Pokuty? Dzięki, tak. Albo... Przepraszam? Jeszcze punkt mam do rozdania. Nie. Pokuta, mówisz? A jest przepraszam, no. Pokuta, dobra, najlepsze jest. Grzechy. Przepraszam? No. Dobra, czyli każdy z nas musi, rozumiem. Ale nic, tak chyba... Przepraszam. No, Jezus! 7 flaszek i tyle! To jest no świetne. Właśnie. Warto było. No. Pokutować. No wiesz, dla flaszki. Pokutę odbyłeś, no, ale to jest jeszcze, widzę, te krzoki przydadzą się. Ja nie wiem, czy ten mech w ogóle używamy, ja tam wisielczych pną, czy jak one się tam nazywają. Ja nie wiem, czy nie idzie tego przerobić na coś innego. A to nie wiem, jeszcze nic nie przerabiałem, bo... Tam później masz takie, że możesz sobie wziąć i... Nie widziałem, żeby było jeszcze sens przerabiać, ale te lepsze mikstury rzeczywiście wymagają chyba tych zabawek. No dobra, I to... I wbijamy oddać od razu? No, tylko teraz poczekaj, bo zrobiliśmy dwa questy. No, są dwa do oddania. A czemu przy drzewie mi się nie zaznacza, że mam do oddania? To dziwne. A ja mam. A, może dlatego, że mam oznaczony inny. Ja mam Kiana oznaczonego. Mm. Czekaj, wróć do Kiana. Nie. Czekaj, to kupiec jest zakończony. To ten inny no, ziom tak, chciał. No tak, też. To dobra. Może nie ubiłeś 50 bandytów? Nie, bo mi się pomyliło, który quest był do twierdzy. Już, wszystko okej. Okay. Kian, to dla ciebie, nie musisz dzielić się dochodami. Odchodami. Jak? Piękne i duże. Nawet nie są pęknięte. Dzięki, panie. Tak, on chciał kły. Dobra. Mamy to. I co? Podzielić się dochodami? No, ale podzielił się dochodami mimo wszystko, odchodami. Coś tam dał. No chyba, że to nie dochód, tylko z góry zapłacił. Zasnute kryształy. Dobra, punkcik. Co, bieda mówisz? Bieda. Ojej, bieda. No, bieda.
Punkty to wydajemy... pod drzewo musimy lecieć. Jeszcze się trzeba odlać, mówisz? Pod drzewo? No. Tutaj wydaję punkt teraz na tę regenerację energii podczas ruchu. Proszę bardzo, kolejny poziom. Jak tam śmieci? Nie ma co śmieci rozdawać. Ja zdążę odebrać moje punkty doświadczenia spod drzewa. Gdzie jest drzewo? Ale to nie drzewo jest. No to, to w innym miejscu. Czekaj. Co my mamy gotowe? Należy najpierw podbić twierdzę krew bandytów. Wróć do Brysa. No to nie drzewo. Kurde. Dobra, dał obrysek, zdążyłem. Obrysek? Obrysek. Ale jak to zdążyć? Co, zdążyć z czym? No nie wiem, bo nie wiem, czy punkty doświadczenia nie wpadają za to. Większe. A, że ty mówisz, że flaszka, tak? Flacha mi się kończyła, no. Flachę machę. To jeszcze flaszka u mnie trzyma. Dobra, Brys. Na drodze do Brejstagu powinno być teraz spokojniej. Dziękuję ci. Nie mogę się doczekać odwiedzin u siostry. Okej. Okay. Zadowolony kolega. Zaliczone. Krew... Aha, znowu syf będzie wyleciał. Kawałki rudy i srebra. No dobrze. Chyba nawet nie będę w sklepie, powiem ci. Jestem obok kowala, nie jestem. Chyba olewam sklep. I słuchaj, pobiegniemy jeszcze do tej twierdzy może. Teraz? Albo do... Nie no, obiecałem ci znacznik. Kurczę, no obiecałem ci znacznik. No, bo inaczej jak nie dobiegniemy do znacznika, to będzie Medium Blast. Że nie dobiegniemy dla ciebie, tak? Że nie dobiegniemy, no, okay. Że mówiłem, że nie dobiegniemy, no, jak mówisz, że dobrze, dobiegniemy. No. Dobrze, zatem biegniemy, tylko teraz. Ja się do ogniowsadu, czy jak tam się nazywało to, ogniostawiania. A po co a to tam? Też mogę, bo tu bliżej jest. Daleko, no. No, więc no. Tutaj jeszcze jest do odkrycia trochę terenu, ale będziemy biec, no dobra. To ty idziesz? Biegniesz? Lecę do ogniowsadu, no. Już jestem. O, twoje koledzy też już są, idziemy. Dysk CCD się to zakręcił. Potrzebuję więcej czasu. I proszę, tu jest jakiś człowiek, który potrzebuje pomocy. No ten... Znamy go. Widziałeś już kiedyś, no ty tam miałeś te, wiesz. To nie jest ten spod drzewa. Ten spod drzewa miał to, ale on się inaczej nazywał. Ten jest Morek. Ale westchnięcie, nie? O to chodzi, że tam mieliśmy go kiedyś. Zdychał już kiedyś do nas, tak. Coś no. Cię trapi? Co cię trapi? Kurczę, akurat nie mogę gadać. Tablice to jedne z pierwszych dzieł spisanych przez moich druidzkich przodków. Wszystkie zniszczone. Ostatnio dzika zwierzyna na błoniach Gotmar wpadła w szał. Zaczęła niszczyć, a nawet zjadać nasze tablice runiczne. Nie winię tych zwierząt, ale musimy dbać o naszą historię. Na pewno rozumiesz, że to ważne. Proszę, odzyskaj, co się da. Z czego są te tablice, kurcze? Z ziemniaków? Piękne jest to, że jak ty walczyłeś jeszcze, ja tylko widziałem twoją magię tylko. Tak. Nie widziałem ciebie. Coś tam leciało, coś tam biło, ale nie wiadomo skąd to wszystko. O flaszce pamiętaj. Flaszka jeszcze trwa u mnie. Jeszcze a, trwa. To kiedy ty piłeś? Niedawno. Musiałeś jak pijesz, no. Musiałeś łyknąć beze mnie. Spisywanie dawasz, zbierz runiczne tablice z dzikiej zwierzyny. Kurde, że to akurat nie po drodze. Kolejne. No po drodze do twierdzy, nie? To no właśnie, widzisz, wszystko mnie ciągnie do twierdzy. Ale lecimy, no obiecałem ci ten znacznik. Czyli co, nie robisz tutaj? O, wampir jakiś, chodź! Albo i nie będziesz potrzebny za chwilę. No, już go nie ma. Nie, jeszcze jest. Banda, ale są, ale nie, no chodzi o to, że już go nie będzie, jak skoro już jestem tu. Aha, dobra. Kozik dostałem. Kozik. No dobra, no to lecimy. Gdzie ustawiać pineskę, bo nie wiem, gdzie lecimy. Nie rzeczywiście stawię, do znacznika? Ja ci nie powiem, gdzie lecimy, żebyś pineski nie stawiał. Już masz pineskę. Ło! Nie, co jest? Ja niewiarygodne to jest. Znowu legendarny pierścień. A u mnie wszystko na niebiesko wypadło, ale różne rzeczy. Ale czaisz bazę? Piąta no. Legenda na naszym podwójnym nagraniu? I żadna u mnie. I żadna u ciebie? A do tego to jest znowu pierścień i znowu kolczatki. Kurczę. Może czas się przerzucić, może grać i tak. Może gra mi mówi właśnie, idź na kolczatki, tak, zdecydowanie. Kurczę, no kto to wymyślił? Piąty legendarny pierścień i wszystkie nawet nie są fajne. To jest zemsta. Ja tego nie czaję. Człowiek się cieszy, że legendę wylatują. 5-0 no. W jednym odcinku. O, event. No. A tu kurna nic więcej. Że te pierścienie są od kant dupki obić po prostu. Nie jestem jeszcze gotowy. Nie jestem jeszcze gotowy na przyjęcie legendarne. A to masz taką kościstą, że kanty miała? No. A ty też masz kolegów, którzy mają kościstą. No. Bardziej niż moją nawet. Co tam tak błysnęło? Delikatnie. Co delikatnie?
Delikatnie kościstą? Delikatnie bardziej. No. A, delikatnie bardziej. To co, event? Event. Wiesz, może legenda mi wypadnie dzisiaj, pierwsza. Albo pierścień legendarny poleci. No. A, to jest to. Dobra, wiem co to jest. Musimy tak, nasycać, to... trzeba stać w miejscu. Mistrzostwo. Dawać ich tutaj. Zasysamy. No. Kurczę, czy leci ode... A, bo to powoli tworzy dopiero. Tak, trzeba trzymać, dobra. No. To wiesz co, to rozdzielmy się rzeczywiście, tak? To... No, no, może ja to się stoję uda. Na innym. Oj, zszedłem. A to nie usuwa ja tego, tylko po prostu kawałeczek robi, tak? No, a tu już, a ty już jest zrobione. Dobra. A, bo to ktoś z nami jeszcze robi, Froja. O, Froja? Froja robi, no. A, i przyszedł jakiś, zobacz, ziomek. Nasyć płytę przed długim czasem, ale nasyciliśmy już całe? Tak, jest już zrobione mistrzostwo, teraz okay. Tylko nagrodę odebrać. No jest faktycznie ptaszek, no to szybko poszło. No. Czy nie nagrodę obrać, tylko jeszcze tu spragnione krwi powłóczące zwłoki są, zobacz. Bijesz je w ogóle? Nie jestem. Kurczę, to moi koledzy. O, cyk. Zaraz będzie. Jest. I co? Krzyneczka. A, bieda. Pocieszę cię, nie mam legendarnego pierścienia. No, a ja tam też tylko jakieś białe i niebieskie. Niestety. No dobra, zostawiamy ten mikroquest tutaj na razie i idziemy dalej na zachód. Chociaż będzie mi się świecił cały czas ten quest teraz, kurczę. Już nie odpuści, nie? Co? O, no wreszcie. Tak, zjechało. Wreszcie. O, ale to jest największa satysfakcja, jak tak dużą ekipę ściągnie. Tak. Ja bym za Froją poleciałem, a to tu jest też. Czekaj, no tu nie ma... What? Tu nie ma przejścia, no tu masz... Na górę trzeba pójść. Oszukali mnie, no, ale może coś tu się kryje, jakaś skrzynka albo zejście do piwnicy. Co tu się dzieje? Poziom! Co tu się... No. Poziom ci wbił, ale zobacz, co tu się dzieje w ogóle. Tutaj ziomów jest w tym miejscu. Kurczę, dobiliśmy... Ściąga do środka. Dobiliśmy do samego końca mapy. Myślę, że jakieś przejście tajne. Wygląda, jakby jakaś misja miała być w przyszłości. No właśnie. No. Ale tu nic nie ma, tu tylko mściwe jakieś dusze atakują non-stop. Ale no, było dużo przeciwników. Będzie. No a tu nic, na tym cypelku tu nic nie widać. Banshee. A tu jeszcze są... Ło, to nie koniec ziomów tu! No. A postawię im pułapkę. Niech tam nie, się no, sami krują. No to na bank musi być jakaś misja w przyszłości, bo też nie chce się wiedzieć, żeby zrobili takie. No bo ani tu żadnej tej nie miałeś. Żadnego eventu, ani nic. I z nami cały czas biega... Miejscu? A nie, to kto inny biega? Jakiś flob. Ktoś do domu dołączył do nas tutaj. Mocne buty, ja szybko sobie punkt rozdam. I... Rozdawaj punkt. I gdzie jest ten punkt? A myślałem, że ty coś, nie wiem, polujesz na legendę znowu? Ho! Jaki piękny bug! Widzę lewitujące w powietrzu deski. O, już zniknęły. A, fajnie aj, było. Aj, ja byłem blisko. Urny! O, urny! Tak lubisz oskubać te urny z nagród, czy tam z zawartości? Nie wiem, no chyba... Ja idę stąd. Nie chcę się z nim walczyć. Kakałko sobie z nich robisz, tak? Kakałko z czego? Z zawartości urny. Jesus. Ja nie chcę tego komentować. Był jakiś taki kiedyś film, że wypili prochy dziadka i mieli wizję. O Boże. Albo był Falcion. Też taki film, gdzie spalili prochy kumpla i też mieli wizję. Jesus, co ty oglądałeś? No. No to wiesz, później tak inaczej patrzę na te urny i życie po życiu. No. Nie chciałeś się rozdzielać słoje. Z dziadkiem, o, tylko po a prostu słoje? Wciągnąłeś. Też inaczej patrzę na słoje teraz. No. Szczególnie na jeden słój z jednym mężczyzną, tak? No. W okolicy. Ale pękł już, tak? Już rozwaliłem go. Nie. No. Wyobraziłem to sobie. Szkieletów milion. Bije po drodze. O, jest teleport. Dotarliśmy do Farobru. Co to jest za nazwa? Farobru? Czyli daleko, daleko jest brudno. 20 punktów sławy. O, czy są tu wykrzykniki? To. Nie ma. Takaś malutka wieseczka. Mhm. Ale to dobre, bo można szybko teraz zrobić zrzutkę śmieci. Bo tu mamy jakieś takie. Śmieci dużo? Nie, u mnie jest jeszcze w miarę czysto. Ja chętnie jeszcze sobie sprzedam. No, ale już tak coraz bardziej zbliżamy się do celu, tak no, pół drogi przeszliśmy. Dobiegliśmy do miasta, jest coraz lepiej. No. O kurcze, zobacz! To jest? Tu się zmieniają klimaty, jesteśmy taki na pustyni. No. Osy równinne jakieś nas atakują. No fajnie, proszę bardzo, weszliśmy. Jakby tu był dzień, to ładnie by mogło wyglądać. Ale bo zobacz, nie wiem, czy u ciebie jest dzień, bo mnie jest noc. No jest noc, ale wszystko się zgadza, tak? W końcu są to suche stopy. Na suchych stopach jest sucho. Bo nareszcie jesteśmy na suchych tak? stopach. No. Nowy biom, można powiedzieć.
Nowa miejscówka, nowa kraina, nowy region. Wszystko nowe. No, warto było. Ale widzę, że też są krwiste jakieś menele tu, marudery. Po staremu. Starzy znajomi, no. Podżygacze, leżące trupy, które mają tylko złoto. A co to jest tu? No to co trzeba wymyślić. Kusić. Tym razem. Kusić. Kusić. Mam kusić. Pomysł. Zróbmy prowokację. Prowokacja, no. Oj, tak. Jest. I co dostaliśmy? Otrzymujesz tymczasową nieustępliwość. Co to znaczy, że nie mogą mi zadawać obrażenia? Nie wiem. Myszko trzeba najechać, może. Zyskujesz nieustępliwość, dzięki. To jest chyba nieustępliwość. Nie wiem, co to daje. No. Dzbana znalazłem za to. Nieustępliwość, czyli teraz co? Zobaczę, walczę z nimi. Wiesz co, chyba życia się nie traci. No też mi się wydaje, że nieśmiertelność chwilowa. No. Czasu, żeby to zrobić. No bo energia spada. Nie, no spada zdrowie. To nie wiem, co jest. Nieustępliwość. Nie zostało opisane wystarczająco zrozumiale, dobrze. Co to jest ta nieustępliwość, więc biegniemy dalej. O, w ogóle coś sra małymi osami. Czerwienice. No, piromana widzę tutaj. Ło! Co tu za koledzy? No. Już pułapka rozstawiona gdzieś po drodze. Idzie zasysanko, no ładnie, wreszcie. Dobra, wieś, to jest zmiatanko. Jak ty rzucasz tamto, ja rzucam to. Stokrotka pyłowa, aha. Questa mam. Stokrotka pyłowa. Mnie to nie chwyciło. Ale muszę ją dostarczyć, ty, muszę ją do Jarala. Ty, jesteśmy blisko już miasta. To czekaj, to może ja też mam tę stokrotkę. To gdzie zobacz, ona tu leżała? No gdzieś po drodze tam. A jest leży, no. I masz questa na nią? Tak, włączy mam. Ci? Co to jest? O, widzisz? Stokrotka. Dobra, jesteśmy już w mieście, zobacz, udało mi się dobiec. Widzisz? Czyli nie będzie Medium Blasta. Nie no. Ma, ale za to jest. Ale dużo za to cierpienia jest. To kosztowało, tak wiem. Tak, mijanie to kurczę. Poświęcenie. Fajne miasto. Takie pustynne rzeczywiście. To ja od razu. Wykrzykniki! Cztery wykrzykniki! Jezus, ile tu dobra! Chodź, Jaral. Udało mi się znaleźć ten intrygujący kwiat. Może cię zainteresuje. Udało ci się znaleźć pyłową stokrotkę. Kupiec dopiero co o nie pytał. Proszę, mam coś w zamian. Co, legenda? Legendarny pierścień? Szybko poszło. No to zwykle takie dostarczyciele. Standardowe jakieś wiaterko ze śmieciami. Tak. Chociaż powiem ci, że dużo różnych rzeczy wyleciało. No, takie bogato. Alchemika. No. I to jest chyba, słuchaj, główna lokacja suchych stóp. Zdecydowanie, widać, że taki jest zameczek tutaj. Daje się być całkiem spora, no. Czyli mamy nową stolicę regionu odkrytą. I tu są aż cztery wykrzykniki. Teleport tak strasznie daleko. No. Znaczy, czy daleko? Kowal tam troszeczkę jest, odległość jakaś taka. Tu jest pineska wsadzona, więc wiemy, gdzie będziemy szli, więc już jutro u Korle zaczynamy kolejny quest. Jesteśmy w suchych stopach, ale to powiem szczerze, że te suche stopy są wielkie, a ta centrum tych suchych stóp jest tak nie na środku. To kto tu stolicę wymyślał w taki sposób, jak to tak daleko? Tak bez rzeki, bez wody? Ale za to udało się dobiec, więc plan minimum zrobiony. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki, trzymajcie się wielka piona i do zobaczyska. Cześć! Hej, hej!